Witajcie w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Dzień dobry, Walter. Witaj. Który to już odcinek? 25. Nie możesz mnie tak pytać z zaskoczenia. Rozpocznijmy modlitwą. Ojcze w niebie, dziękujemy za możliwość kolejnego spotkania i przeprowadzenia tej dyskusji. Prosimy, aby Duch Święty oświecił naszych widzów i rozjaśnił nasze umysły. Poprowadź nas w imię Jezusa. Amen. Kontynuujmy nasz poprzedni wątek o teoriach spiskowych. Niektóre z nich brzmią nierealnie i niedorzecznie, jednak układają się w swoisty wzór. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego pojawiają się te dziwne przepowiednie. Zaglądaliśmy na stronę deagle.com i mówiliśmy o roku 2025. Wspominała o nim nie tylko Alice Bailey, ale również wiele filmów i programów poruszało temat roku 2025. To nie my ustaliliśmy ten rok, lecz mówią o nim ci wszyscy ludzie. Sedno sprawy to, że szatan coś wie. Rozmawialiśmy również o demonicznych interakcjach z ludzkością i o tym, że niektórzy światowi przywódcy przypuszczalnie mają bezpośredni lub pośredni kontakt z tymi istotami. Mówiąc o światowych liderach i ich powiązaniach, wspomnieliśmy o Ronaldzie Reaganie i jego zaangażowaniu w sprawy tego świata. Podobnie Bill i Hillary Clinton. Innych pominęliśmy. Z mojego doświadczenia wiem, że to wszystko naprawdę się dzieje. Zanim mój teść zmarł, pomagałem mu oddać wszystkie jego ezoteryczne książki do ich źródła, czyli do pewnej świątyni. Kiedy wniosłem je do środka, lider dla tego kontynentu, na którym mieszkaliśmy, myślał, że jestem jednym z nich, ponieważ przyszedłem z teściem. Pamiętam, że był tam też mój syn. Powiedziałem do niego, musimy się pomodlić. Jesteśmy na terytorium wroga. Na początku wchodziło się do wielkiej trójkątnej hali. Wszystko było fioletowe. Znajdował się tam pulpit, a przed nim wisiała tkanina z napisem Era Wodnika. W całym pomieszczeniu nad krzesłami zwisały głośniki. Nie głośniki, ale mikrofony. Oni tam siadali w kręgu. Później rozmawiałem z liderem medium. Teść mu mnie przedstawił, który powiedział mi, że odbywają się tu spotkania channelingowe, w czasie których on staje przed pulpitem, a przedstawiciele rządu i środowisk sportowych, wymienił tu mnóstwo nazwisk, nie będę podawał tu nazwisk, pewnie większość już zapomniałem, ale kilka z nich utkwiło mi w pamięci. Zdobywają informacje i słuchają instrukcji działania. Pokazał mi także listy zaadresowane do prezydenta USA i angielskich premierów, udowadniając w ten sposób, że jest z nimi w stałym kontakcie. Odpowiadali mu na nie, dziękując za informacje i obiecywali jak najszybsze wszczęcie działań. Kiedy wyszliśmy, mój teść był przerażony.
Powiedział, że to nie było miłe z mojej strony, że go ciągnąłem za język, nie mówiąc, że nie jestem jednym z nich. Tego wszystkiego doświadczyłem osobiście. Gdy tamten lider medium umarł, znowu tam poszedłem, żeby zdobyć książki Heleny Blavatskiej. Zafascynował mnie ich przywódca, który powiedział, że jeżeli czytam Blavatską, to znaczy, że przybyłem. Czyli osiągnąłem najwyższy poziom zainteresowania tymi sprawami. Co więcej, ciekawa była jego relacja ze szkołami teologicznymi. Sam się do niej przyznał. Mówił o szkoleniach, które niektórzy teolodzy odbywają dzięki tym ezoterycznym źródłom. To mówi mi, że Babilon upadł, upadł, ostatecznie upadł. Ludzie powiedzą, że zmyślam, ale ja naprawdę osobiście to przeżyłem. Potwierdzą to świadkowie. To się po prostu zdarzyło. Jedno z przykazań mówi, aby nie dawać fałszywego świadectwa. Nie mogę zaprzeczyć mojemu doświadczeniu. Wiem, że takie powiązania istnieją. Widziałem to na własne oczy. Na szczęście nigdy nie byłem w nie zaangażowany. Tak, to dzieje się naprawdę. W ostatnim odcinku mówiliśmy również o dziwnych prognozach wielkiego zniszczenia, depopulacji i zagłady miast. Powodem nie mogła być migracja, bo populacja spadała wszędzie, ani wojna, ani zaraza. Niektórych narodów to nie dotknie, na przykład Chin, Indii czy Rosji. Co innego w świecie chrześcijańskim? Niemcy, Anglia, USA, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Każde z tych państw dozna ogromnych strat liczby obywateli, co zdumiewa, a ich gospodarka praktycznie upadnie. Takie są przewidywania. My nie słuchamy tych przewidywań. Mamy swój własny filtr, czyli Biblię. Kontynuujmy, precyzując, co mówi nasz filtr. Zamiast prezentować teorie spiskowe i dziwne prognozy, powiedzmy, jak te sprawy komentuje Biblia oraz duch proroctwa. Później będziemy łączyć kropki. Uciekajcie z miast. Już dawno ostrzeżono nas, żeby uciekać z miast. Mam na myśli przepowiednie ogromnego zredukowania populacji. Nadszedł czas sprawiedliwości Bożej i Jego wyroków. Niekoniecznie będzie to pandemia czy inne, nawet nie wojna. Mogą to być Jego sądy. Ostrzeżono nas. Biblia również ostrzega i nawołuje do wyprowadzki z miast. Za przykład podano Jerozolimę. Uciekajcie, bo zostanie zniszczona. Tak mówi Biblia. Gdy przeniesiemy to na czasy końca, stosowanie się do tej rady staje się ważne. Lotowi również nakazano nie zbliżać się do miast, a gdy znalazł się w jednym z nich, ostrzeżono go, aby stamtąd uciekł. Zgadza się. Taka ucieczka wcale nie była prosta. Mamy tu cytat z książki Wydarzenia czasów końca. K.
Kiedy naród żyje w nieprawości, wtedy zawsze słyszy się głos, który ostrzega i napomina, tak jak głos Lota słyszany był w Sodomie. Lot mógłby uchronić swą rodzinę od nieszczęścia, gdyby nie mieszkał w tym złym i splugawionym mieście. Zajęcia, jakimi Lot i jego żona zajmowali się w Sodomie, mogli tak samo dobrze wykonywać, gdyby mieszkali poza miastem. To dobra rada. W tym tygodniu byliśmy świadkami druzgocących wydarzeń, pokazujących, co może zdarzyć się w miastach. Obejrzyjmy ten krótki filmik. Wielka eksplozja spustoszyła Bejrut, stolicę Libanu. Na nagraniu naocznego świadka widać falę uderzeniową, która ogarnęła dzielnice mieszkalne. Nagranie z morza, opublikowane w mediach społecznościowych, pokazało skalę wybuchu. Wygląda na to, że wybuch nastąpił w magazynie w portowej dzielnicy miasta. Na nagraniach po eksplozji widać zniszczone budynki oraz pełne gruzu ulice. Władze Libanu obarczają winą magazyn, w którym składowano łatwopalne chemikalia. Te potworne zdarzenia w Bejrucie nie są bezpośrednim efektem sądu Bożego, lecz ludzkiego zaniedbania. Po eksplozji pojawiło się wiele komentarzy, w tym teorii spiskowych. Pozostańmy przy mediach informacyjnych. Ta katastrofa była nieunikniona z powodu ludzkiego niedopatrzenia. Ale jeżeli kogoś nie było w mieście, nie został nią dotknięty. Co się stanie, jeśli będzie coraz więcej takich wydarzeń? Co, jeżeli wyroki Boże spadną na nasz świat z powodu naszej nieprawości? Czasem Bóg pozwala na takie rzeczy, aby ludzie się obudzili. Wybuch w Bejrucie, gorączkowe szukania ocalałych, zmagania stolicy Libanu z ogromnymi zniszczeniami. To okropne katastrofy. W miastach ludzie są stłoczeni i narażeni są na każde takie wydarzenie w instalacjach miasta. Na zbrodnie i nie tylko. Jako lud zachowujący przykazania Boże musimy opuścić miasta. Tak jak Henoch, musimy pracować w miastach, ale w nich nie mieszkać. Kiedy pracujemy w mieście, też może się nam coś stać. Bóg to wie. Dajmy ludziom trochę nadziei. Mój znajomy mówi, że człowiek jest nieśmiertelny aż do momentu, gdy wykona swoje zadanie. Wiemy, że Bóg w swoim miłosierdziu ułoży wiele osób do snu, zanim nastąpią wydarzenia końca, ponieważ nie mogłyby sobie z nimi poradzić. Musimy być realistami. Będzie ciężko. Dostaliśmy ostrzeżenie, aby pracować w miastach, ale w nich nie mieszkać. Jeżeli coś ma się nam tam stać, Bóg będzie to wiedział. Stanie się to w mgnieniu oka. Obietnice Boga względem Jego ludu są niesamowite. Jeżeli jesteśmy bogobojni, powinniśmy je przeczytać. Czytając Biblię, zaznaczam literą O, każdą obietnicę. Jeżeli podczas jej lektury znajdziemy coś, co dodaje otuchy, zaznaczmy to w ten sposób, ponieważ Bóg nie kłamie. Każda Jego obietnica w Biblii dotyczy Jego ludu.
Bóg nigdy nie mówił, że nie dotknie nas katastrofa. Ale jeżeli już się tak stanie, On będzie panować nad sytuacją. I będzie przy nas. Nawet jeśli zgodnie z Jego planem nie przeżyjemy katastrofy, wyjdzie nam to na dobre. Będziemy ziarnem. Bóg sprawuje kontrolę, a my powinniśmy Mu ufać. Powinniśmy przyjąć postawę Hioba. Nawet jeśli On mnie zabije, ja będę Mu ufał. Należy prowadzić pracę w miastach z placówek znajdujących się poza nimi. Posłaniec Boży powiedział, czyż miasta nie powinny zostać ostrzeżone? Owszem, tak, jednak nie przez mieszkający w nich lud Boży, ale przez odwiedzanie ich, by ostrzec je przed tym, co nadchodzi na ziemię. Coś nadchodzi. Część wydarzeń będzie miała miejsce przed końcem czasu łaski, aby zachęcić ludzi do zmiany. Inaczej nie miałoby to sensu. Plagi biblijne nastąpią po zakończeniu czasu łaski. Siedem plag ostatecznych. Jeżeli są ostateczne, to przed nimi musiały być inne. Biblia mówi, że wino gniewu Bożego będzie czyste. Innymi słowy, nie będzie już miejsca na miłosierdzie. Niektóre z tych zniszczeń są oznaką miłosierdzia. Niektóre miasta są przerażająco niegodziwe, rażąca apostazja i jawnie konfrontacyjna postawa wobec Boga. Sami ludzie pytają, jak długo Bóg jeszcze będzie to tolerował. To pokazuje Jego cierpliwość. Załóżmy, że jakieś miasto zostanie całkowicie zniszczone. Całe miasto zostanie zniszczone. Miliony osób stracą życie. W Bejrucie mówi się o ponad 200 ofiarach śmiertelnych. Minimum 400 zaginionych i tysiącach rannych. To dość napięta sytuacja. A co, gdyby zniszczone zostało całe miasto? Czy ludzie zaczęliby myśleć o tych sprawach? Przez lata otrzymywałam szczególne światło, że nie powinniśmy skupiać naszego dzieła w miastach. Hałas i zamieszanie, jakimi te miasta są napełnione, warunki spowodowane przez związki zawodowe i strajki staną się zawadą dla naszego dzieła. Wystarczy pojechać do USA i spróbować wygłosić kazanie w przepełnionym zamieszkami mieście. Nazwijmy to strajkami. Uczestnicy tak zwanych pokojowych demonstracji podpalają kościoły. Gdybyśmy chcieli głosić tam Ewangelię, czy w ogóle by się to udało? Co więcej, ciekawe, czy ludzie nawołujący do włączenia się w te ruchy za sprawą wpływu społecznego myśleli o pójściu na demonstrację i głoszeniu Ewangelii? Chyba nie byłoby to owocne. Możecie być pewni, że do ludu Bożego skierowano wezwanie, aby osiedlał się jak najdalej od dużych miast. Wybuch w Bejrucie był wyczuwalny w obrębie 240 kilometrów. Niesamowite. Nie sugeruję, żeby aż tak bardzo oddalić się od miast, ale to i tak dobra rada. Możecie być pewni, że do ludu Bożego skierowano wezwanie, aby osiedlał się jak najdalej od dużych miast. Jeden rzut oka na San Francisco wystarczy, aby każdy trzeźwo myślący człowiek zrozumiał, że konieczne jest wyprowadzenie się z miast. Nie zakładajcie instytucji w miastach, a raczej szukajcie wiejskich ośrodków. Wezwanie brzmi: wyjdźcie spośród nich i odłączcie się.
Miejska atmosfera jest zanieczyszczona. Niech wasze szkoły powstają z dala od miast, gdzie można rozwijać rolnictwo i inne gałęzie przemysłu. Bóg zawsze pragnął, abyśmy nie osiedlali się w miastach. Nimrod, Kain jako pierwszy zbudował miasto. Tak, a Henoch, jego syn, to nie ten dobry Henoch, sprawował tam władzę. Zakon masoński pochodzi od tego konkretnego Henocha. Morals and dogma. Całe dziedzictwo wywodzi się od Henocha, syna Kaina. To niewiarygodne. Ludzie tego nie wiedzą. Nie mają też pojęcia, kim w zakonie masońskim był Albert Pike. Kiedy byłem w świątyni 33 stopnia, wpuszczano tam turystów. Naszła mnie wielka ochota zobaczenia, co dzieje się w miejscach niedostępnych dla wycieczek. Odczułem wielką potrzebę poszukiwań wiedzy. Zeszliśmy na dół i zobaczyliśmy muzeum Alberta Pike'a. Były tam jego fajki, książki i biblioteka. Ktoś nas zauważył i krzyknął, że stoimy na świętej ziemi. To wielki budynek w Waszyngtonie, gdzie zbiera się wielu wpływowych polityków. Zapytałem, dlaczego jest to miejsce święte? My tylko szukamy łazienki. Odpowiedziano nam, że są tam szczątki Alberta Pike'a, czyli to święte miejsce. On był medium doktryny lucyferiańskiej. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to naprawdę się dzieje. Nie wiem, dlaczego Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił mi oglądać to wszystko. Może chciał, żebym to osobiście poznał. Nie tylko ze słyszenia. I pokazał światu, że nasza ziemia jest przesiąknięta niegodziwością. Musimy się od tego odżegnać. Czy nie utwierdziło cię to w spojrzeniu na fragment Biblii, mówiący, że nasz bój toczymy nie z krwią i z ciałem? Oczywiście. To na pewno ci pomogło. Wiele osób, które nie doświadczyły takich rzeczy, nie zdaje sobie sprawy ze skali wojny duchowej. Sam doświadczyłem aktywności demonicznej w moim domu. Powiadomiłem o tym kościół, nawet ten katolicki. Ich egzorcysta niby załatwił sprawę, ale później spostrzegłem, że to też był podstęp. Od razu do mnie zadzwonili i powiedzieli, że mój ojciec ma problemy po drugiej stronie. Cierpi w czyśćcu przez moje działania, czyli studiowanie Biblii. Zapytałem, skąd wiedzą, że mój ojciec tam cierpi? Kto im powiedział? Egzorcysta odpowiedział, że zakonnice mają kontakt z duchami. Wtedy już wiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak czyściec. Biblia w ogóle o nim nie mówi. Sen dusz to doktryna lucyferiańska, mówiąca, że zmarli są aktywni i mają życie. Omawialiśmy to w poprzednim odcinku. Ten podstęp był ostatnią próbą sprowadzenia mnie na ich stronę. To naprawdę się wydarzyło. Sam to przeżyłem. Skąd ten egzorcysta, który zajmował się sprawą w moim domu, wiedział wcześniej, co się w nim dzieje? To nie do wiary. Ludzie zarzucają mi głoszenie teorii spiskowych, a sami dorastali w puchu
pod kloszem. O niczym nie mają pojęcia. To się dzieje. To ciekawe, że nazwałeś to ostatnią próbą zdobycia przez szatana twojej duszy. Nie myślisz, że te oskarżenia również są jego sprawką? Genialne. Oczywiście, że tak. Pokazuje swoją pogańską moc. Pokaże się światu, a ludzie za nim pójdą, jeżeli nie będą studiować Biblii. Załóżmy, że ktoś o tym nie wie. Jeśli ukaże mu się zmarły członek rodziny, trudno będzie nie uwierzyć, że to prawdziwa osoba. Na pewno się na to nabierze. Wyobraź sobie rodzica widzącego swoje zmarłe dziecko. Przeżyłem wiele dziwnych rzeczy. Pamiętam, gdy zmarł mój ojciec. Tak wyszło, że tylko ja byłem przy jego łożu śmierci. Czuwałem przy nim. Stało się to spokojnie, po prostu przestał oddychać. Zaraz potem usiadł na łóżku i wyciągnął ręce w ten sposób. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Wtedy nie byłem jeszcze wierzący. Nie byłem chrześcijaninem. Byłem jeszcze ateistą i spirytystą, tak zwanym okultystą. Nie jest to jednak właściwe określenie. Spojrzał na mnie, upadł i koniec. Gdy jechałem do domu, rozmawiałem z nim tak, jakby był na miejscu obok. Wróciłem do siebie i działy się strasznie dziwne rzeczy. Ludzie myśleli, że straciłem rozum. Ale czy na pewno straciłem rozum, skoro potem w moim domu jakaś siła poniewierała tego egzorcystę po całym domu, jak szmacianą kukłę? Co to była za siła? Nic takiego? Na pewno nie nic takiego. Chcę powiedzieć naszym widzom, że to wszystko dzieje się naprawdę. Istnieje demoniczny świat, który wprowadził ludzkość w ostateczny stan buntu. Bóg jest naszą jedyną ostoją. Nie możemy ufać dowodom, które widzimy. Musimy ufać, że Słowo jest prawdą. Odrzućmy to, co zobaczyliśmy na własne oczy. Jeżeli stanie przed nami nasz pradziadek, wyglądający dokładnie tak, jak na zdjęciach z albumu, nie stanowi to żadnego dowodu, ponieważ Biblia mówi, że umarli nic nie wiedzą. Nie ma dla nich miejsca na tej ziemi, śpią i czekają na zmartwychwstanie. Amen. Duch proroctwa ostrzegał przed San Francisco, które obecnie jest w niezbyt dobrym stanie. Dużo się tam wydarzyło. Kiedy zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, ostrzegano ludzi, aby stamtąd uciekli. Jednak wielu z nich wróciło, a miasto stało się epicentrum hippisów, którzy byli sterowani przez jezuitów. New Age, era wodnika, o której wcześniej mówiłeś, podobno została zapoczątkowana między innymi przez te ruchy w San Francisco. Także ruchy alternatywnego stylu życia wywodzą się z tego miasta. To Sodoma i Gomora naszych czasów. A co mówił o San Francisco Donald Trump? Prezydent Trump obwinił rzecznika Izby Reprezentantów USA oraz gubernatora Kalifornii o niezajmowanie się problemem bezdomnych w San Francisco. Napisał na Twitterze: okręg Nancy Pelosi w Kalifornii szybko stał się jednym z najgorszych w USA pod względem poziomu bezdomnych i przestępczości. Razem ze swoim niekompetentnym gubernatorem, Gavinem Newsomem, bardzo szybko stracili panowanie nad sytuacją. To przykry widok. Kontynuował, mówiąc, że jeżeli gubernator nie rozwiąże
rozwiąże tego problemu, zaangażuje się w to rząd federalny. Nadzorca San Francisco, Matt Haney, informuje, że problem narasta. Przez ostatnie dwa lata odnotowano znaczący wzrost liczby bezdomnych, która obecnie wynosi 9 tysięcy. Kiedy miasto upada moralnie, upada także między innymi jego infrastruktura. Dlaczego San Francisco ma coraz więcej bezdomnych? Podczas nocnego spisu naliczono ponad 25 tysięcy osób bezdomnych. Nieprawdopodobne. To kraj pierwszego świata. Oczywiście ta liczba jest niczym w porównaniu z tymi w krajach trzeciego świata. W Indiach, a nawet u nas. To niesamowicie przykre. Ludzie cierpią. Można się tylko zastanawiać, jak długo Bóg będzie patrzył na ten stan ludzkości. Pan wzywa swój lud, by osiedlał się z dala od miast, gdyż w chwili, której się nie spodziewacie, zostaną na nie zrzucone ogień i grad kamieni. Kara będzie proporcjonalna do ich grzechów. Kiedy zostanie zniszczone jedno miasto, niech dzieci Boże nie traktują tego jako rzeczy błahej i niech nie sądzą, że jeśli okoliczności będą temu sprzyjać, można będzie w tym zniszczonym mieście odbudować domy. Ciekawe twierdzenie. Dowiadujemy się, że miasta zostaną zniszczone ogniem i gradem kamieni. A jak zostało zniszczone San Francisco? Przez trzęsienie ziemi. Jeżeli raz zostało zniszczone, to nie powinno być odbudowywane. A właśnie to zrobił lud Boży. Innymi słowy, jeżeli już raz osądzono dane miasto, czy wyrok może spaść na nie ponownie? Tak. Czy to możliwe, że Bóg ześle ogień i grad kamieni, aby zniszczyć miasta nawet przed końcem czasu łaski? Tak. Czy to może stać się ziarnem? Czy może zmniejszyć populację i tym samym zmotywować do myślenia? Oczywiście, potem dostaniemy ostrzeżenie, żeby nie odbudowywać miast. Nie wracajcie, jeśli je odbudują. Wszyscy, którzy chcą pojąć znaczenie tych spraw, powinni przeczytać 11 rozdział Księgi Objawienia. Pojawia się związek między zniszczeniem miast i Księgą Objawienia. Czytajcie każdy werset i dowiedzcie się, co ma się stać w miastach. Zwróćcie również uwagę na sceny opisane w 18 rozdziale tej samej księgi. Mamy rozkaz wymarszu. Wymarszu wtedy, gdy dostrzeżemy to wszystko, co dzieje się w obecnym świecie. Gdy zobaczymy znaki, że zniszczenie zawładnęło ziemią, będziemy musieli przeczytać 11 rozdział Objawienia. Chyba trzeba się za to zabrać. Musimy także zwrócić uwagę na sceny opisane w 18 rozdziale tej samej księgi. Trzeba studiować Biblię. Mamy tu historyczny symbol oraz jego wypełnienie. Spójrzmy. Jeszcze wcześniej przeczytajmy ciekawy fragment Wielkiego Boju. Przez 7 lat chodził ulicami Jerozolimy pewien człowiek i przepowiadał zbliżające się nieszczęście. Dniem i nocą śpiewał żałosny hymn. Głos z południa, głos z północy, głos od czterech wiatrów, głos przeciw Jerozolimie i świątyni, głos przeciw oblubieńcowi i oblubienicy, głos przeciw całemu narodowi. Więziono i biczowano tego dziwnego proroka, ale wcale się nie skarżył. A jedyną jego odpowiedzią na wszelkie zniewagi były słowa: biada, biada Jerozolimie, biada, biada miastu, narodowi i świątyni. Wołanie to zamilkło dopiero wówczas, kiedy człowiek ten zginął przy zburzeniu Jerozolimy, które wcześniej przepowiedział. Ten człowiek chodził i ostrzegał miasto przez 7 lat.
Czy w naszych czasach też ktoś tak robi? Zobaczymy. Biada Ameryce, bowiem nadeszła godzina jej sądu. Pierwsze biada minęło, oto drugie biada. Ulice naszych miast zamienią się w ściernisko, a niebo wypełni dym. Ogień spadnie z niebios i wtedy poznacie, że jestem Panem, waszym Bogiem. Nawróćcie się, Stany Zjednoczone Ameryki, ponieważ Królestwo Boże zbliżyło się do was. 3,5 roku temu Bóg powiedział mi, żebym ostrzegł Amerykę. To, co zobaczycie, to tylko fragment. Pokutujcie w prochu i popiele i powróćcie do Pana, a On się zmiłuje. Sąd jest wszędzie wokół was, a nad naszymi ziemiami przetacza się burza. Musimy pokutować. To fascynujące. Ten człowiek twierdzi, że 3,5 roku temu Bóg zlecił mu, aby ostrzegł Amerykę i tak też robi. Skoro minęło już 3,5 roku, a tamten człowiek w Biblii ostrzegał przez 7 lat, to zostało nam kolejne 3,5 roku. Może o tym nie mówmy, jeszcze wpadniemy w kłopoty. Rachowanie to zawsze kłopoty. Nie sugeruję, że to już koniec, ale że występują ciekawe podobieństwa. Dzieje się tyle niesamowitych rzeczy, nie można temu zaprzeczyć. Masz rację. Przeczytajmy więcej. Review and Herald. Jerozolima upadła, ponieważ uporczywie nie chciała uznać prawdy. To samo świat czyni dzisiaj. Ludzie nie chcą dostrzec prawdy, która jest wyraźnie objawiona w Słowie Bożym. Jego słowo jest standardem. Słowa tak mówił Pan są uznawane za nieistotne, podczas gdy słowa ludzi cieszą się wielkim autorytetem. I jak ukarani zostali mieszkańcy Jerozolimy, tak ukarani zostaną ci, którzy odmawiają przyjęcia prawdy. Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli, że miasto Jeruzalem symbolizuje świat. Wypowiedzi Chrystusa dotyczące zniszczenia Jerozolimy mają być zawsze połączone ze straszliwszym zniszczeniem świata. Wiemy, że świat zostanie zniszczony przez plagi, a dokładnie przez ostatnią z nich, czyli Wielki Grad i trzęsienie ziemi. Ale jeszcze wcześniej Bóg wyda na świat swoje wyroki. Wtedy lepiej nie przebywać w miastach. Tak, Duch Boży się wycofa, a 4 aniołowie zaczną rozwiewać wiatry. Na stronie deagle.com wspomniano o wielu miejscach, w szczególności o rejonach chrześcijańskich. Gdy się to czyta, oni tego nie mówią. To my przypuszczamy, że właśnie tam będą największe zniszczenia. To możliwe. Jednak nikt nie powinien, tak jak Ezaw, cieszyć się, że ich wielcy przeciwnicy na zachodzie zostali zniszczeni, ponieważ klęska zbliża się również do nich. Naiwnie myślą, że ich to nie dotknie. A według proroctwa w Księdze Daniela, kiedy uderzy kamień, z obecnego systemu politycznego nie zostanie absolutnie nic. Nawet popiół zostanie rozwiany. Nic się nie uchowa. Cały świat będzie zniszczony. Rzecz w tym, żeby nie dawać ludziom światła i nie mówić im, że czas jeszcze nie nadszedł. Ellen White wyraźnie twierdziła co innego. Powinniśmy zauważyć to już dawno temu. Nigdy nie powinniśmy wracać i odbudowywać miast, które zostały zniszczone przez Boga, takich jak
San Francisco. Ostatnim miastem, w którym chcemy się znajdować, jest takie, które już raz otrzymało wyrok i zdecydowanie nie odpokutowało go swoimi czynami i owocami. Czyż to nie z San Francisco wywodzi się handel narkotykami? Dzisiaj ten problem tylko się potęguje. Kontynuujmy lekturę. Odpowiadając na te pytania, Chrystus nie rozpatrywał oddzielnie zburzenia Jerozolimy i chwały swego powtórnego przyjścia na ziemię. Jerozolima reprezentowała świat, a wypowiedzi dotyczące jej zniszczenia należy łączyć ze straszliwszą zagładą świata. To potworne. W Jerozolimie panował głód. Rodzice zjadali własne dzieci. Niektórzy powiedzą, że podsycamy w ludziach strach. To nieprawda. My tylko ostrzegamy, tak samo jak Bóg ostrzegał swoich uczniów. Gdy zobaczycie, że miasto otaczają wojska ustanawiające standardy fałszywej sprawiedliwości, uciekajcie, uciekajcie, ponieważ to miasto będzie zniszczone. Zjadali własne dzieci. Po tym, jak Jerozolima została zrównana z ziemią, wokół niej pełno było krzyży, na których ludzie byli mordowani. Tu jest napisane, że zniszczenia należy łączyć ze straszliwszą zagładą świata. Gdy mówił o zburzeniu Jerozolimy, jego prorocze słowa daleko wykraczały poza ten przypadek. Miał bowiem na myśli ostateczny pożar świata w dniu, kiedy Bóg podniesie się ze swojego miejsca, aby ukarać niepobożnych za ich grzechy. Kto będzie karał? Bóg. Czy ogień może spaść z nieba? Tak. Nawet ten wiejski głosiciel mówił o ogniu z nieba. Duch proroctwa mówi to samo. Obraz tych dwóch wielkich kryzysów jest pomieszany. Wypowiedź Jezusa jest ostrzeżeniem również dla tych ludzi, którzy będą żyć wówczas, gdy rozegrają się końcowe sceny historii Ziemi. Czyli to nie sianie strachu, ale ostrzeżenie, które trzeba przekazać. Jeżeli jesteśmy wiernymi strażnikami, musimy nieść ostrzeżenie i krzyczeć: uciekajcie. Napominano nas, abyśmy studiowali Księgę Objawienia, szczególnie jej 11 rozdział. Zanim do niego przejdziemy, skoro rozmawialiśmy już o uciekaniu z miast, może miałbyś jakąś praktyczną radę dla osób pragnących się z nich wyprowadzić? Bóg przeciera nam szlaki. Izajasz powiedział: bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie. Oczywiście, jeżeli będziemy zwlekać później, trzeba będzie się pośpieszyć. Na pewno wiele osób tak postąpiło. Nie pozwólmy, żeby ktoś mówił nam, co mamy robić i dokąd iść. Należy paść na kolana i prosić Boga o otwarcie drogi. Musimy trzymać się obietnic, ale nie możemy tak po prostu czekać, aż nam spadną z nieba. Pewne rzeczy trzeba samemu uruchomić. Zanurzyć nogi w Jordanie. Tak. Jeżeli ktoś mieszka w mieście, radziłbym pozbyć się majątku i zamieszkać jak najdalej, o ile to możliwe. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego uczynić, należy zaufać Bogu. A On też się tym zajmie, zatroszczy się. Nawet jeśli ułoży nas do snu, to też będzie w Jego rękach. I tylko na chwilę. Podstawą jest zaufanie, wiara i trzymanie się obietnic. A jeśli Bóg otworzy nam drzwi, przejdźmy przez nie. Dziękuję. Przyjrzyjmy się 11 rozdziałowi Księgi Objawienia.
I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą. Zatrzymajmy się tutaj. Będziemy analizować ten tekst tak, jak nam przykazano, czyli jak? Dokładnie. Każdy werset. Biblia wyraźnie mówi, Paweł mówi, że Kościół jest świątynią Bożą. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Laską mierniczą zostaną zmierzone świątynia, ołtarz oraz modlący się w środku. Kościół to Boża świątynia. Ołtarz to wszystko, w co wierzą, czyli ofiara złożona za ich grzechy i to, jak się do tego odnoszą. Bóg zmierzy także ludzi w Kościele. To dokładny pomiar układu, struktury, systemu wierzeń oraz jednostek. Wszystko zostanie zmierzone i przyrównane. Do czego przyrównane? Do Słowa Bożego. Już pierwszy werset mówi, że sąd zaczyna się od domu Bożego. Bóg nas sprawdzi. Popatrzy na Kościół, system wierzeń oraz na każdego, kto uważa się za członka tej struktury. Czy tak samo jak w czasach zagłady Jerozolimy nie otrzymujemy znaków, że nie wszystko jest takie, jakie powinno być w domu Boga? Tak. Czyż nie słyszymy wielu głosów, które przeciwstawiają się Słowu Bożemu oraz duchowi proroctwa? Tak. Czy zatem zasadne jest myślenie, że cały Kościół jest w stanie apostazji? Nie. W przeciwnym razie, dlaczego Bóg miałby go mierzyć, by sprawdzić, co pozostało z jego świątyni i co nadal jest zgodne z systemem wiary oraz które osoby go przestrzegają? Bóg nas zmierzy. Masz rację. Wiele osób ocenia Kościół przez pryzmat jego członków. Nie da się tak. Przyglądanie się Kościołowi to standard, jaką ma strukturę, czego naucza. Jeżeli członkowie Kościoła nie przestrzegają jego zasad i doktryn, to problem nie leży w Kościele. Zawsze zastanawiało mnie, jak działa Bóg. Wiem, że już wcześniej opowiadałem tę historię, ale pewien moment szczególnie utkwił mi w pamięci. Przeprowadzałem kampanię ewangelizacyjną w jednym z krajów byłego bloku komunistycznego. Młody pastor, który został przypisany do tej akcji, miał skrajnie liberalne poglądy. Kierunek o 180 stopni inny niż wszystko to, za czym ja się opowiadam. W ogóle nie interesowało go, co chciałem powiedzieć. Był myślami daleko. Ciekawiła go jedynie muzyka, śpiew i bycie szczęśliwym. Poselstwo o zbliżającym się końcu było dla niego nieznośną stratą czasu. Zawsze przychodził z gitarą na szyi i starał się opóźnić mój nieunikniony wykład tak długo, jak tylko się dało. Z całej mowy jego ciała mogłem wyczytać, że nie nadajemy na tych samych falach. W tych nieprzyjaznych warunkach kampania była naprawdę trudna. Pomimo tego udało mi się ją przeprowadzić. Był w ciągłej opozycji.
Nagle, pod koniec akcji, jego zachowanie diametralnie się zmieniło. Stał się śmiertelnie poważny. Podszedł do mnie i powiedział: czuję się, jakby uderzył we mnie piorun. Zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że mnie zupełnie nie słuchał, że nawet go irytowałem. Zapytałem, co się stało? Odpowiedział, że rozmawiał ze swoją babcią, która powiedziała mu, że teraz może w spokoju umrzeć, ponieważ wie, że stare poselstwo adwentystyczne jest nadal głoszone. Nie uderzyło go to, co ja mówiłem, ale to, co powiedziała jego babcia. To mu wylało kubeł zimnej wody na głowę. Nie mogę oceniać. Jeżeli miałbym mierzyć ludzi, zrobiłbym to własną miarą. Na szczęście to Bóg ma laskę mierniczą. Jeśli więc uparcie jesteśmy nieposłuszni albo lekceważymy te sprawy, spadnie na nas wyrok. Jeżeli nauki jakiegoś kościoła są sprzeczne ze Słowem Bożym, musimy z niego wystąpić. Nie ma znaczenia, czy nasz pastor głosi coś innego. On też podlega temu kościołowi. Dlatego musimy się odłączyć. Niektórzy są świadomi, że ich kościół głosi niebiblijne nauki, dajmy na to o predestynacji, ale mówią, że ich pastor o nich nie wspomina, więc wszystko jest w porządku. Jeżeli instytucja się myli, należy z niej wyjść, ale jeżeli jej doktryny są biblijne, a jednostki się ich nie trzymają, to już problem Boga. Kontynuujmy. Werset pierwszy mówi nam, że Bóg zastosuje pewien standard miary. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Zewnętrzny przedsionek został oddany poganom, którzy będą tratować miasto, co jest zasadniczo prawdą. Przez 42 miesiące. Ten okres to dokładnie tyle samo, co 1260 dni lub 3,5 proroczego roku. Dzięki paralizmowi zobaczymy, że w 12 rozdziale objawienia mowa jest o kościele, pustyni i ramach czasowych. 1260 dni. Paralelny tekst wspomni nam o kościele pustyni 42 miesiące. Wiemy, że to ten sam okres. Czas i czasy i pół czasu. Hebrajski rok miał 360 dni. 3,5 razy 360 to 1260. Hebrajski miesiąc miał 30 dni. 30 razy 42 to 1260. Ten fragment nawiązuje do czasu, kiedy pogańskie narody będą tratować prawdę przez 42 miesiące. Jest to odwołanie do czasu dominacji papieskiej od 538 do 1798 roku, kiedy Bóg pozwolił na wzniesienie odstępczego, przeciwstawnego mu systemu, który narusza m.in. doktrynę ołtarza. To ważne. Ołtarz jest przeznaczony dla baranka ofiarnego, który umarł za grzechy świata. Rzym nauczał, że nasze uczynki są środkiem do uzyskania zbawienia.
Rzym nauczał lub nadal uczy, że nawet po śmierci płacimy cenę za nasze grzechy w tak zwanym czyśćcu. To całkowite stratowanie poselstwa zbawienia przez wiarę. Nazywają to anatema. Podczas tych 42 miesięcy proroczych, 1260 dni, dzień za rok daje 1260 lat. Ten system będzie atakować Kościół, jego doktrynę i wiernych. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory prorokowali przez 1260 dni. Widzisz paralelizm 42 miesięcy? Tutaj mówią o 1260 dniach. Ten sam okres. Będą odziani w wory. Musimy wiedzieć, kim jest tych dwóch świadków. Nie mogą być dwójką ludzi. Dlaczego? Ponieważ to czas proroczy, a dosłowni ludzie nie mogą prorokować przez 1260 lat. Biblia musi powiedzieć nam, kim są ci dwaj świadkowie. I mówi nam, oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Świeczniki dają światło. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Mamy do czynienia ze Słowem Bożym. Będą prorokowali, czyli głosili prawdę. Ale będą mieli na sobie wory. Będą stłumieni, uciskani, ale pomimo wszelkich przeszkód będą głosić prawdę. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Nie zadzieraj ze Słowem Bożym. Poświęciliśmy na ten temat jeden cały odcinek. Ta sama siła, która tratuje miasto, zadziera ze Słowem Bożym. Ta siła zostanie spalona, ponieważ ogień bucha z ust drzew oliwnych. Zostanie zniszczona przez ogień. W Biblii czytamy, że prostytutki były kamieniowane. Ale gdzie indziej jest mowa o prostytutce, która była córką pewnego kapłana i została spalona. A zatem mowa o systemie kapłańskim, który zostanie zniszczony przez ogień. Skaże go na to Słowo Boże. Przeczytajmy tekst paralelny z Księgi Zachariasza 4, wers 3. Wspomina on o dwóch drzewach oliwnych, o których przed chwilą czytaliśmy. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana. I mamy odpowiedź w tekście paralelnym do Zorobabela. Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. To nasza broń. Martin Luther powiedział, niech ścierają się umysły, ale nie pięści. Naszą bronią jest Słowo Boże, tak mówi Pan. W Księdze Objawienia, rozdziale 11, czytamy, że Słowo Boże było tłumione przez 1260 lat. Czytanie Biblii w języku ojczystym było karane śmiercią. Nie ma wątpliwości, że tak było.
Rozdział 4, werset 11. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika. To samo przeczytaliśmy w objawieniu. I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie, mój Panie. A on odrzekł, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Napisane podobnym językiem. Może powinniśmy połączyć to z serią o Zachariaszu? Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Jest tutaj mowa o Duchu Świętym, napędzającym Słowo i przekazującym je światu. Wspomnianych jest dwóch pomazańców, tak samo jak w 11 rozdziale Objawienia. Symbolizują Stary i Nowy Testament, ponieważ to Słowo Boże. Jaka jest między nimi różnica? Stary Testament to symbol Słowa Bożego, a Nowy to jego wypełnienie. Jeden uzupełnia drugi, wzajemnie się wzmacniają i nie zastępują. Dokładnie. Tylko się wypełniają, tłumaczą i rozwijają. Nie da się odrzucić jednego z nich. Potrzebujemy obu. To bardzo ważne. Wiele osób odcina się od Starego Testamentu i twierdzi, że przyjście Jezusa go anulowało. Masz rację. Rozmawialiśmy już o Emaus, której księgi użył Jezus, aby wytłumaczyć, kim jest. Przeprowadził analizę Starego Testamentu. W liście do Koryntian Paweł mówi, że to, co zdarzyło się na pustyni, jest napisane ku naszej przestrodze. Dokładnie tak. Skoro już ustaliliśmy, że to Słowo Boże, które prorokowało w worach, czyli było tłumione i uciskane, przejdźmy do wersetu 6. Oni, czyli oba testamenty i ich świadkowie, mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Jeżeli Bóg mówi, że nie będzie padać, to nie będzie. Jest to nawiązanie do poselstwa Eliasza, który powiedział, że nie będzie padać przez 3,5 roku. To symbol duchowej suszy, o której mowa w 11 rozdziale Księgi Objawienia. Były też inne przepowiednie o braku deszczu. Co oznacza, że nie będzie wielkiego wylania ducha. Mają moc nad wodami, by je zamieniać w krew. Jeżeli Bóg w swoim słowie zapowiada karę, to tak się stanie. I dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Na ziemię spadną boskie wyroki spowodowane świadomym zaniedbaniem Jego Słowa. Czy na świecie obserwujemy obecnie taką postawę? W szkole naucza się kreacjonizmu czy ewolucji? Ewolucji. Ludzie w okropny sposób wypowiadają się o Bogu. To jawny, zuchwały kult szatana. W światowych stolicach stawiają pomniki Bafometowi. To dzieje się naprawdę. Ten fragment pokazuje, że Ziemia będzie pozbawiona Słowa Bożego. A my widzimy to na własne oczy. Sąd nadchodzi. A gdy już złożą swoje świadectwo, czyli po upływie 3,5 roku,
Zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. Zdumiewające proroctwo. W czasie średniowiecza przez 3,5 roku składano zeznania, mordowano ludzi poprzez tortury czy spalenie na stosie tylko dlatego, że wierzyli w Słowo Boże. Because they believe in this word of God. And after that time, po tym czasie, około 1798 roku, zwierzę wyszło z otchłani. Według proroctwa zwierzę symbolizuje system polityczny. To jednostka polityczna. Jednostka polityczna wyjdzie z otchłani, czyli na pewno nie będzie pochodziła od Boga, raczej od drugiej strony. Ta jednostka stoczy bój ze Słowem Bożym. Zwycięży je i zabije. Istnieje szansa, że Księga Objawienia jest dosłownym proroctwem z szerszym zastosowaniem do powszechnego sposobu myślenia. Co stało się po proroczych 1260 latach? Około roku 1798? Francja zbuntowała się przeciwko wszystkiemu, co było związane z religią. Dosłownie zakazano czytania Biblii. Zaraz o tym porozmawiamy. Filozofia wywodząca się z tak zwanej rewolucji francuskiej przyjęła się na całym świecie. To Francja wywiozła tę filozofię do USA. Co ciekawe, ojcowie założyciele nazywali samych siebie imionami bohaterów rewolucji, takich jak Robespierre lub Voltaire. Adresowali listy do siebie w ten sposób. Idea wolności została wyciągnięta z otchłani i zagościła w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które rozprzestrzeniły ją na cały świat. To Francja wysłała Stanom statuę wolności z mitrą na głowie, i pochodnią Lucyfera w ręce. Nazywają to wolnością. Dalej jest jeszcze ciekawiej. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta. Gdy Biblia mówi o wielkim mieście, zawsze chodzi o Babilon. Mamy tu wypełnienie Babilonu, który w perspektywie filozofii rewolucji francuskiej jest antybogiem opierającym się na rozumie. Ciekawy werset, który w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem. Nie chcę łamać zasad poprawności politycznej, ale wiadomo, że każdy myślący człowiek domyśli się, co reprezentuje tu Sodoma i Egipt. Sodoma to rozwiązłość pod każdą postacią. Czy Zachód się w niej lubuje? Tak. Mowa tu też o Egipcie, duchowym Egipcie. Gdzie też Pan ich został ukrzyżowany? Czy Jezusa ukrzyżowano w Egipcie? Albo w Sodomie? Nie. Ale był ukrzyżowany tam w przenośnym sensie. Odrzucając plan zbawienia, przybili Jezusa do krzyża tak prawdziwie, jakby zrobili to fizycznie. Wspominaliśmy o Królu Północy i Królu Południa. Widzimy tutaj, że ta filozofia w przenośni nazywana jest Sodomą
i Egiptem. To właśnie filozofia króla południa, która musi zostać obalona pod koniec czasu przez filozofię króla północy. Ciekawe, ponieważ to papież jest królem północy i to on ma za zadanie obalić drugiego. Ale czytamy również, że obaj siedzą przy jednym stole. Są kumplami. Gdzie też Pan ich został ukrzyżowany? Przez 1260 lat filozofia króla północy prześladowała lud Boży. Później została zastąpiona przez drugą, w przenośni będącą królem południa, która głosi, abyśmy pozbyli się Boga i ukrzyżowali te religijne bzdury. Obie siedzą przy jednym stole. Filozofia króla północy znowu przejmie pałeczkę i ukrzyżuje lud Boży. To fascynujące. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia. To ta sama liczba podana w dniach. To nawiązanie do poselstwa Eliasza i proroctwa o 1260 dniach. Czytamy, że będą leżeć przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. Co się wydarzyło w czasie powstawania tego filozoficzno-politycznego systemu, który Biblia nazywa systemem wychodzącym z otchłani? Przejdźmy dalej. Jeszcze wrócimy do tego fragmentu. Spójrzmy na wielki bój. Wielkie miasto, na którego ulicach zabijani byli świadkowie Boży i gdzie leżały ich zwłoki, w przenośni określane jest Egiptem. Ze wszystkich narodów wymienionych w Biblii, Egipt najbardziej zuchwale zaprzeczył istnieniu Boga i sprzeciwił się Jego przykazaniu. Żaden monarcha nie odważył się tak otwarcie i władczo wystąpić przeciwko autorytetowi nieba, jak władca egipski. To filozofia króla południa. Zobowiązaliśmy się do wyjaśnienia, kim on jest. Nie był areligijny, wierzył w wielu bogów. Nie warto zatem szukać systemu areligijnego, lecz zuchwale przeciwstawnego Bogu w niebie. Drugi król także działa wbrew niemu, ale w ukryciu. Z zewnątrz wygląda, jakby służył Bogu. Znajduje sposoby, aby pozornie mu służyć, a w rzeczywistości mu zaprzecza. Obaj królowie są mu przeciwni. Gdy Mojżesz w imieniu Boga przyszedł do Faraona z poselstwem, ten dumnie odpowiedział: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Wielki bój wyjaśnia nam tę kwestię. Jest to negacja Boga, a naród, którego symbolem był Egipt, w podobny sposób zaprzeczył Bogu i Jego prawdom oraz wykazał podobnego ducha niedowierzania i buntu. Ten duch ujawnia się w dzisiejszym świecie, na każdym poziomie. Wielkie miasto jest także porównywane do Sodomy. Przestępstwo przykazań Bożych uwidoczniało się w tym mieście szczególnie w rozpuście i nierządzie. To logiczne. Negowanie tego zaprzecza wszelkiej logice. Ten sam grzech był wyróżniającą cechą narodu, który miał wypełnić przepowiednię zapisaną w owym tekście. Postawmy sprawę jasną. Ellen White powiedziała również, że zniszczenie miast pod koniec czasu odnosi się do 11 rozdziału Objawienia. Nie może to zatem dotyczyć jednego odizolowanego państwa.
Ta filozofia narodziła się w jednym narodzie i rozsiała po całym świecie. Kiedy stanie się normą, nadejdzie sąd Boży. Ogień spadnie z nieba. A tą filozofią, lubieżnością i sposobem myślenia zajmie się sam Bóg. W konsekwencji świat to zobaczy i zbliży się do czyjej filozofii? Króla Północy, który również działa podstępnie. Logicznie rzecz biorąc, wynikiem końcowym będzie całkowite zniszczenie. Dlatego oba systemy są błędne. Świat, widząc Boże sądy i zrujnowane miasta, będzie chciał się od nich odsunąć i powrócić do świadków. Lecz będą to świadkowie Króla Północy. W tym momencie wpadnie w drugą, gorszą pułapkę. Potworna sprawa. Świat postanowi zdrenować bagno sekularyzmu i nieczystości oraz dołączyć do jakiejś instytucji religijnej, pod którą będzie krył się Król Północy. To jeden wielki babiloński konglomerat religijny. Wygląda na chrześcijaństwo, a to Król Północy. Okropieństwo. Kontynuujmy. W tym samym czasie anarchia prowadzi do zniesienia wszelkich praw. Dostrzegamy to? Nie tylko ludzkich, ale i boskich. Do takiego stanu rzeczy doprowadziła niesprawiedliwość społeczna, centralizacja dóbr i władzy. Czy widzimy to dzisiaj? Bezlitosna walka o wzbogacenie się niewielu kosztem mas. Borykamy się z tymi problemami na co dzień. Łączenie się klas wyzyskiwanych celem obrony swoich interesów i roszczeń. Czy towarzyszy nam niepokój, powstania i przelew krwi? Szerzenie się tych samych nauk, to sedno sprawy, które doprowadziły do rewolucji francuskiej. Wszystko to uwikłało świat w walkę podobną do tej, jaka wstrząsnęła Francją. To dosłowne wydarzenie miało miejsce podczas rewolucji francuskiej. We Francji. Dzięki Stanom Zjednoczonym jej filozofia została rozsiana po całym świecie. Francja nawet podarowała Stanom statuę wolności. Ten sposób myślenia doprowadzi do ogólnoświatowej walki podobnej do tej, jaka wstrząsnęła Francją. Z podobnymi wpływami musi spotkać się dzisiejsza młodzież. Aby mogła stawić czoła wszystkim groźnym przewrotom, musi teraz ugruntowywać zasady i nieugięty charakter. Bardzo trudno jest uciec z miast. Prawdziwy fundament i wzorzec kształtowania charakteru w każdym pokoleniu i w każdym kraju jest zawsze ten sam. Prawo Boże. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Wielka zasada ujawniona w charakterze i życiu naszego Zbawiciela jest jedyną pewną podstawą i jedynym drogowskazem. Gdzie też Pan nasz został ukrzyżowany? To cytat z Objawienia 11. Również ten składnik proroctwa wypełnił się we Francji. W żadnym innym kraju wrogość wobec osoby Chrystusa nie była okazywana tak jak. Nigdzie prawda nie natrafiła na tak zawzięty i okrutny sprzeciw. Prześladowaniami, jakimi Francja tępiła wyznawców Ewangelii, ukrzyżowała Chrystusa w osobach Jego uczniów. Kto stał za rewolucją? Jezuici. Wszędzie ich pełno. Kiedyś wygłosiłem wykład pod tytułem Rewolucje
tyranii i wojny. Zaglądając w karty historii, możemy zobaczyć, że mnóstwo narodów było zbulwersowanych rewolucyjną filozofią jezuitów i wiele z nich jej zakazało. Nawet wierzący ojcowie założyciele ostrzegali przed jezuitami, a jednak ci zdołali się wkraść z tą filozofią. Powróćmy do 11 rozdziału Księgi Objawienia, ponieważ właśnie z tym zmagamy się obecnie. Kiedyś Francja zakazała Biblii, czyli na końcu czasu będzie ona tak samo usunięta ze społeczeństwa. Nie będzie jej w szkołach, nie będziemy mogli uczyć jej słów, ani wymawiać imienia Jezus, ani się modlić. Tak będzie wszędzie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Wybuchnie bunt przeciwko Słowu Bożemu. Będą się bawić, upijać i będą drwić z Niego publicznie. Czy zdążymy to zobaczyć? Myślę, że stanie się to już za chwilę. Będą z Niego szydzić. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. Pod koniec Bóg ożywi świadectwo, a świat otrzyma ostrzeżenie. Bóg da słowu życie. A zatem ktoś musi zacząć go znowu nauczać i głosić proroctwo Eliasza. Świat musi usłyszeć proroctwo Eliasza, czyli poselstwo trzech aniołów. Przedstawiciele Boży będą głosić prawdę, a większość ludzi się im przeciwstawi. Werset 7. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani, dosłownie mowa o narodzie, ale również o filozofii, która przeniknie inne narody, szczególnie USA, a stamtąd cały świat, w szczególności świat chrześcijański. Stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. Na zdjęciu widzimy czapkę frygijską noszoną podczas rewolucji francuskiej. To symbol masonerii i kultu Lucyfera. Obejrzyjmy film pokazujący, że to samo myślenie, które było obecne w czasach rewolucji francuskiej, jest obecne w dzisiejszym świecie, włączając gilotynę. Zobaczmy te fascynujące nagrania. Protestujący w Waszyngtonie postawili coś jakby gilotynę przed domem dyrektora firmy Amazon, Jeffa Bezosa. Prosimy o szczegóły. Gilotyna była używana do ścinania głów podczas rewolucji francuskiej. Ustawiono ją już w niedzielę. Pojawiły się tam również plakaty z hasłami przerwać finansowanie Jeffa Bezosa oraz wspierajcie biedne społeczności, nie bogaczy. Według protestujących Amazon i policja współpracują, inwigilują społeczeństwo i podwoili wysiłki w zakresie niszczenia związków zawodowych. Uczestnicy strajku chcą zlikwidować Amazon. Nie wiadomo, czy Jeff Bezos był w domu w tym czasie, gdyż ma kilka posiadłości. Oni wypełniają słowa ducha proroctwa. Te same przesłania i reakcje, w tym wyciąganie gilotyny. Podczas protestów w Puerto Rico również niesiono ulicami wielką gilotynę. Jesteśmy świadkami, że nauki, które doprowadziły do rewolucji francuskiej, szerzą się teraz po świecie. W poprzednim odcinku omawialiśmy artykuł o pracowniku Berniego Sandersa, mówiącym ściąć głowy bogaczom.
Guillotine the rich. So we want to get rid. Pojawia się chęć obalenia obecnego systemu ekonomicznego i zastąpienia go czymś innym. Domagano się rezygnacji gubernator Wendy Vaquez i zaniesiono gilotynę pod jej dom. Vaquez lives. Let's get back to Revelation. Powróćmy do Księgi Objawienia 11:9. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów. Przechodzimy do skali światowej. Na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. Innymi słowy, nie da się zabić Słowa Bożego. Można próbować. Okres od 10 listopada 1793 roku do czerwca 1797 to 3,5 roku. Wtedy Francja zabroniła czytania Biblii. Ta filozofia odrzucenia Pisma Świętego przeniosła się do USA, gdzie wycofano je ze szkół, nie wolno było go cytować i tak dalej. Później ten nurt rozprzestrzenił się do innych krajów, w tak zwanych krajach chrześcijańskich, jak Australia, Nowa Zelandia czy RPA. Nie można było wymawiać imienia Jezusa. Tak było również w Stanach Zjednoczonych, nie wspominając nawet o Wielkiej Brytanii. Filozofia rewolucji francuskiej, czy filozofia króla południa, zawładnęła światem. Co się z nią stanie? Zostanie zniszczona przez króla północy. Król północy przezwycięży ją, a później obudzi dwóch świadków i powie, że należy powrócić do Słowa Bożego. Jak już wspominaliśmy, świat wpakuje się w jego filozofię jak w pułapkę. To okropny podstęp. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi, lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. Poselstwo trzech aniołów zostanie ogłoszone, ale większość ludzkości je zignoruje. Natomiast bogobojni będą go uważnie słuchać. Podczas rewolucji francuskiej obalona została wszelka struktura społeczna. System polityczny zmienił się. Przekształcił się z państwa kierowanego przez Kościół w całkowicie świecki porządek. Pod koniec czasu zajdzie odwrotny proces, kiedy król północy odzyska swoją władzę, a cały świat za nim podąży. Co robili podczas rewolucji? Mamy tu obraz przedstawiający boginię rozumu. Co ciekawe, wzięli prostytutkę z ulicy, ubrali ją jak boginię, umieścili za nią słońce i poszli razem z nią do katedry Notre Dame. Fascynujące. Później posadzili ją na tronie Bożym jako boginię rozumu i oddali jej pokłon. Już o tym rozmawialiśmy. To jezuici uważają, że światem powinien rządzić rozum. To oni zrobili Boga z samych siebie. Spójrzmy na ich filozofię. Kartezjusz był jezuitą. Voltaire również był jezuitą. Kartezjusz powiedział, myślę, więc jestem. Swego czasu wygłosiłem kazanie zatytułowane Myślę, więc on jest.
Pamiętam je. Wydaje im się, że ich rozum i inteligencja zdefiniuje dobro i zło i że nie potrzebują do tego Boga. Dla mnie to, że umiem myśleć, przemawia za tym, że Bóg dał mi taką zdolność. Dlatego muszę być Mu oddany i dlatego wolę mówić, myślę, więc On jest. Bogini rozsądku jest również opisana na pomniku Georgia Guidestones, o którym już rozmawialiśmy. A zatem rozum będzie rozprzestrzeniał się na cały świat. Ciekawy artykuł Wagonera, The Present Truth, tom 11, strona 136. Czy Kościół rzymski żałował tych rzeczy? Czy kiedykolwiek wyparł się inkwizycji? Nie. W 1882 roku dominikanin Monsabre otwarcie bronił inkwizycji z ambony Notre Dame. Ile milionów męczenników zostało zabitych w imię chrześcijaństwa przez tę najbardziej niechrześcijańską i antychrześcijańską władzę, papiestwo? Nigdy się nie dowiemy, dopóki zmarli mali i wielcy nie staną przed Bogiem. Co ostatnio stało się z Notre Dame? Była paryskim symbolem nadziei i transcendencji, ale także miejscem tortur, katownią podczas inkwizycji, celem pielgrzymek przez wiele wieków, świątynią rozumu oraz, wierzcie lub nie, azylem dla ukrywających się tam magików. Zbierali się tam także surrealiści oraz członkowie kościoła cesarskiego. 2 grudnia 1804 roku koronował się tam Napoleon Bonaparte na cesarza Francji. Nie była odnawiana od 1830 roku. Był to projekt nadzorowany przez Victora Hugo, autora Dzwonnika z Notre Dame. Stała się chlubą Paryża pod koniec XIX wieku, kiedy architekt Georges Haussmann przebudował Paryż tak, aby wszelkie drogi prowadzące do Paryża wiodły do katedry Notre Dame, która teraz stoi w płomieniach. I cannot help. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w ten sposób Bóg wysyła ludzkości wiadomość. Jaka jest odpowiedź ludzkości? Odbudować katedrę, wydać miliony i utworzyć fundusze, aby ją odtworzyć. A kto za to wszystko płaci? Czyż nie najbogatsi ludzie na świecie? Niektóre jednostki w pewnych instytucjach kościelnych również ślą pieniądze. Można wydać pieniądze w lepszy sposób niż gloryfikowanie instytucji tortur i buntu przeciwko Bogu. Co ciekawe, że ludzkość bardziej obchodzi odbudowanie tego symbolu buntu niż słuchanie słów Boga. Mogą odbudować Notre Dame i wydać na to wszystkie pieniądze. Najbogatsi mogą za to płacić, ale podczas ostatecznego zniszczenia Bóg i tak zrówna ją z ziemią i będzie to na wieki. Oczywiście filozoficzne znaczenie tego faktu jest ogromne. Idąc tym tropem, dwaj świadkowie, Stary i Nowy Testament, zostali unicestwieni. Dlatego dzisiaj na świecie mamy taki, a nie inny system, ponieważ ten system zawsze prowadzi do anarchii, cierpienia i sądu Bożego. W pewnym momencie świat ponownie zwróci się ku Królowi Północy. Napięcie w Portland rośnie. Protestujący palą Biblię i flagę USA. Historia się powtarza. Robili tak w czasie rewolucji francuskiej i teraz też. Rozsądni ludzie zapytają, co oni robią tym dwóm świadkom.
To samo, co rewolucja francuska. Skutkiem rewolucji francuskiej było sporządzenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Ich autorami byli oczywiście jezuiccy filozofowie. Nie wiem, jak jeszcze bardziej to podkreślić. To najbardziej obmierzła, przebrzydła organizacja, jakiej kiedykolwiek pozwolono rozkwitnąć na ziemi. Nie tylko ja tak myślę. Zgadzają się ze mną prezydenci USA. W jezuickiej filozofii nic się nie zmieniło. To zdumiewające, jak bezczelnie i wyniośle buntują się przeciwko Bogu. To podstęp. Przedstawiają się jako przyzwoici, świątobliwi ludzie. Nazywają się społeczeństwem Jezusa. To niesamowite, że francuska Deklaracja Praw Człowieka została napisana na dwóch kamiennych tablicach. Oczywiście widać tutaj związane ze sobą rózgi symbolizujące relacje z Rzymem. Nie będę rozwodził się na ten temat, ale trzeba powiedzieć, że ich czysta bezczelność jest zdumiewająca. Oczywiście wszystko znajduje się pod wszechwidzącym okiem jednym z symboli zakonu jezuitów. W ten sposób zastąpili prawo Boże prawami człowieka. Wiele tych symboli jest obecnych w nowym porządku świata. To ciekawe, jak zaczyna się łączyć je z filozofią Króla Południa. Masz całkowitą rację. Każdy z nich sprzeciwia się Słowu Bożemu. Większość ludzi oczekuje zbawcy albo zbawczej instytucji, która będzie chrześcijańska, lecz niestety będzie królem północy. Oczywiście. Reklamuje się ten dokument jako spis praw człowieka, czyli rzecz niezbędną dla ludzkości. Kiedyś wygłosiłem wykład zatytułowany Naruszono zakon twój, w którym analizowałem prawa człowieka, pokazując, że każde z nich, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się logiczne, tak naprawdę sprzeciwia się Bogu. I dziesięciorgu przykazaniom. Są ich całkowitym zaprzeczeniem, ich odwrotnością, a szatan zawsze był mistrzem odwracania. Jakim sposobem zawsze udaje mu się przedstawić w akceptowalny sposób coś, co w rzeczywistości jest całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym. Zamieść link do tego wykładu w opisie. Jezuicka filozofia Kartezjusza odrodziła się później pod postacią książki Wiek rozumu Thomasa Paine'a. Był to jeden z najbardziej niegodziwych ludzi okultyzmu, tak ich nazwijmy, filozofów USA i ludzi, którzy splugawili tę ziemię. To mocne słowa, ale takie są fakty. Filozofia tego człowieka była jawnym lucyferianizmem i zadziałała. Przeniknęła naszą kulturę, rozprzestrzeniając się na całym świecie. Zamieszczę też link do dokumentu o wierze ojców założycieli. Pamiętasz ten werset? Będą się weselić i otwarcie przeciwstawiać Bogu? Czy dostrzegamy to w dzisiejszym świecie? Czy widzimy to w USA? Jak dalece można się przeciwstawić? Obejrzyjmy film ze stadionu w Stanach, gdzie ponad 1000 muzyków i co najmniej 10 tysięcy ludzi całkowicie sprzeciwiło się wszystkiemu, za czym opowiada się Biblia. Wykonali Highway to Hell autorstwa AC/DC. Już sama ta nazwa oznacza akceptację seksualną. Mam już dość waszego nawracania. Ej, szatanie, to koniec zadania. Grałem w rockowej kapeli uwielbianej.
Ej, ty, mamuśka, już nie bądź wściekła. Jestem na drodze do ziemi obiecanej. Na autostradzie do piekła. Autostradzie do piekła. Chyba już wystarczy. Tak, wstrzymajmy to. Wiemy, o co chodzi. Czy to jest otwarte sprzeciwianie się Bogu i Jego Słowu? Jak najbardziej. Zespół taki jak AC/DC może stworzyć tak rażące antyboskie słowa i muzykę. Czy jednak powinny być przejmowane przez różne organizacje i pokazywane małym dzieciom, aby podległy inicjacji? To właśnie bunt, o którym rozmawialiśmy. Rodzice nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Jakie jest najlepsze miejsce dla działań szatana? Młody umysł. I wchodzi tam dzięki animowanym filmom, których w większości rodzice nawet nie oglądają razem z dziećmi. Obejrzyjmy jeden z nich, w którym użyli muzyki AC/DC, aby nakarmić nią małe dzieci. It's an actual fire? Oh, yeah. It happens all the time. You guys only hear about the big ones. That ought to do it. Sporo wyciąłem. Naprawdę sporo, bo w oryginale leci carusieńki utwór. Nie do wiary. Nie do wiary. Ten bunt jest zupełny. Na świat spadną boskie wyroki. Duch proroctwa mówi, że tysiące miast zostaną zrównane z ziemią. To nadzwyczajnie ważne, aby lud Boży wysłuchał ostrzeżenia i wyszedł z miast, gdy Bóg otworzy mu drogę. Nawet według ich własnych ram czasowych te wydarzenia są tuż przed nami. Osobiście uważam, że nie ma szansy na poprawę stanu rzeczy. Może być tylko gorzej. Jestem przekonany, że żyjemy tuż pod koniec czasu łaski, kiedy to ostatnie poselstwo zostanie ogłoszone światu. Ledwie musnęliśmy temat 11 rozdziału Księgi Objawienia. Będziemy go jeszcze analizować pod względem tego, dokąd zmierzamy. Rozmawiamy już całkiem długo, więc może zróbmy to w następnym odcinku. Dziękuję. Zakończysz modlitwą? Tak, ale wcześniej proszę was, abyście pamiętali o Bożych obietnicach. Nie popadajcie w czarną rozpacz. To prawda. Czarna rozpacz wraz z karą nadchodzi. Ostrzeżono nas. Dlatego przylgnijmy do Bożych obietnic. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy za obietnice zawarte w Twoim Słowie. Wiemy, że czas buntu na ziemi dobiega końca. W pewnym sensie jesteśmy za to wdzięczni. Pragniemy odnowienia wszystkiego, co jest święte, prawe i dobre. Wiemy także, że wielu ludzi, w tym naszych bliskich, uwięzło w tej filozofii. Jeśli nawet zostanie ona obalona przez króla północy, wielu z nich ponownie się w nią zaplącze, trafiając z deszczu pod rynnę. Podstęp jest głęboko zakorzeniony.
Módlmy się, abyś zesłał ludziom mądrość, dzięki której przejrzą na oczy, opierając się na Słowie Bożym takim, jakie ono jest, a nie na jego interpretacji. Niech oprą się na Bożych przykazaniach i wierzę w Jezusa. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.